To był Krzysztof Napiórkowski. Czwartek, lubię ten moment audycji czwartkowej, bo w radiu pachnie starym drewnem. Audycja zrealizowana we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. Każdy z nich można byłoby porównać do drewnianego pałacu, a w zasadzie drewnianego skarbca. Domy podcieniowe na Żuławach pojawiły się już setki lat temu. Dzisiaj wybierzemy się na chwilę do Żelichowa. Tam Natalia Grzeszczyk spotkała się z właścicielem jednego z tych wyjątkowych budynków, fotografem Markiem Opicem. To jest dom podcieniowy, przeniesiony z miejscowości Jelonki do miejscowości Żelichowo. Dom nazywa się obecnie Mały Holender. Widać tutaj te stare elementy, to są te ciemne zazwyczaj, te jasne to są nowe. Przy przenoszeniu na początku myśleliśmy, że około 80% zachowa się materiału. Niestety okazało się, że około 40%, co i tak jest również dobrym wynikiem w przypadku wielu takich domów. A która część tego domu jest najważniejsza dla pana? Z pewnością sercem jest czarna kuchnia i tam palono kiedyś ognisko i gotowano na ognisku. Nie było stropu i cały dym szedł do góry, więc wszystko było kopcone. Czy mogłabym się wprosić i czy moglibyśmy Ależ tam proszę przejść? Bardzo. Wchodzimy do wielkiej sieni. Jak na proporcje takiego budynku użytkowego, to tutaj przełącznik. Pyk. To rzeczywiście wielka sień. Po stronie południowej są dwa pomieszczenia użytkowe. Jedno wielkie, wielka izba, druga sypialnia obok. Po stronie północnej były pomieszczenia gospodarcze, ale bardzo szybko się zamieniały na pokoje dla rodziców. Którędy do serca domu? Do środka, proszę bardzo. Sama czarna kuchnia jest niewielka i tu w zasadzie tylko przyrządzało się posiłek i później wynosiło do korytarza gospodarczego, gdzie tam widać w rogu w tej chwili zawieszone na ścianie są stół i ława. To dla pracowników sezonowych, one były troszkę przesunięte w tym miejscu. Biała kuchnia, tam jadali właściciele. Tu mieściło się właśnie między kuchnią a korytarzem gospodarczym takie serce domu. I też jeżeli tutaj kogoś gościmy, to zawsze w końcu tutaj wszyscy siadają i tutaj biesiadują. To jest wielka izba. Tutaj zawsze były najładniejsze sprzęty, najbogatsze, najpiękniejszy piec taki narożny. To było pomieszczenie na co dzień nieużywane, jedynie kiedy przyjeżdżali goście, ewentualnie na jakieś duże uroczystości. Te podwójne drzwi, to nie są podwójne drzwi do dwóch różnych pomieszczeń. Jak otworzy się jedne i drugie drzwi, to się robi taka duża sala balowa. To jest mnóstwo takich elemencików. Tam jest właśnie na przykład ściana taka oryginalnie malowana. Pewnie pierwsze w ogóle malowanie wnętrza tego domu, taka jaskrawo, ciemno, niebieska. Tu przede wszystkim na Żuławach były kolory jaskrawe, takie czerwone nawet, rzadko oliwka. Jeden z podróżników, który w XVIII wieku podróżował po Żuławach, właśnie opisywał to, że z daleka widać domy takie nasycone kolorami i mówił pewnie dlatego, że to jest ciągle wilgoć, ciągle taka mokra pogoda, więc dla podniesienia sobie dobrego nastroju ludzie malowali właśnie takie ostre kolory. Tu są takie, o proszę, otwierane dwoinowe drzwi. Po to, żeby tutaj jakiś inwentarz nie wchodził niepotrzebnie, a w drugą stronę, żeby dzieci nie wychodziły. Oryginalnie tego podcienia tutaj nie było, aczkolwiek bardzo często zdarzały się w domach podcieniowych jeszcze podcienie kuchenne. No myśmy z przyjemnością zrobili ten podcień, ponieważ wykorzystaliśmy już za krótkie słupy te z podcienia spichlerzowego do tego mniejszego podcienia kuchennego i wbudowaliśmy drzwi, które pochodzą z karczmy w Marynowie, też w ostatniej chwili uratowane. Jeszcze może wytłumaczę, dlaczego Mały Holender. Tu niedaleko, dosłownie 300 metrów dalej, była karczma Mały Holender. Jeszcze zakładana, lokowana za czasów krzyżackich. Taka legenda była w ogóle o jedzeniu, które tutaj w tym Małym Holendrze podawano. Między innymi dziwiono się i do tej pory nikt nie wie tak naprawdę, że o każdej porze roku można było tutaj zjeść deser z truskawkami, które były no, świeże. Nie były mrożone, tylko właśnie nikt nie pamięta, żeby szklarnia była. Czekamy na rozwiązanie tej zagadki. Bardzo nam się podobało. Poza tym to też nawiązuje do przybyszów z Niderlandów, którzy tutaj to byli głównie menonici. No akurat ten teren w okolicy odwadniali dość intensywnie, także odcisnęli tutaj takie ciekawe piętno na tej krainie. Jerzy Domino. Tutaj akurat jestem w charakterze członka klubu nowodworskiego. Idea wysuniętego ganku przed licą domu jest praktycznie prawie że całej kultury europejskiej. Specyfiką domów podcieniowych tutaj żuławskich to, że nad tym podcieniem był pierwotnie spichlerz. Tu na terenie Żuław, w terenie podmokłym, który był zalewany i który właściwie był wydzierany przez wieki wodzie, błotom i takim okresowym powodziom, to ustawienie na słupach spichlerza, zabezpieczając go od niespodziewanego zalania wodą, było no, bardzo korzystne. Zboże było praktycznie jak pieniądz. To skarbiec. Ale po II wojnie światowej zaczyna się problem.
Ludzie długo się nie mogli przyzwyczaić. Jednym mówiono, że są typowo niemieckie domy, więc im szybciej znikną, tym lepiej. Ale dla drugich po prostu finansowo nie stać by ich było na naprawę. To są olbrzymie obiekty. Tylko nieliczne przykłady, gdzie te domy są w dobrych rękach i coś tam się dobrego dzieje. Część z nich to jest po prostu, jeżeli nawet nie niszczona umyślnie czy przez zaniedbanie, to jest niszczona przez wstawianie plastikowych okien na przykład. Mimo najszczerszych chęci i dobrej woli, to się jednak obraca przeciwko tym domom. Niektóre się przenosi, gdzie jest szansa, że one przetrwają. Przypomnę tylko, że te wspaniałe drewniane spotkania przygotowuje dla nas Natalia Grzaszczyk. Audycja zrealizowana we współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa. A jeżeli ktoś z Państwa byłby ciekaw, jak Mały Holender, dom podcieniowy na Żuławach wygląda, zapraszamy na internetową stronę Trójki i audycji do południa.